Siema. Cześć Michu. Witam panowie. Dobrze, zacznijmy może na samym początku od pytań tak lubnie. Piotrek zna formułę bardzo dobrze, bo już nieraz miał. Będę jakby mówił takie stwierdzenia i będziesz mówić tak lubnie. Tak, lubnie. Tak. Okay. Możemy w ogóle zacząć od Piotra. Ja też jak do roboty przychodzę, także... Dobrze. Lecimy. Do pracy. Lecimy w takim razie, Piotrek. Do roboty nie chodzę. Przechodzimy do formatu. Dobrze. Wiem, jak smakuje Gil. No kurwa, chyba każdy. Jestem bardziej inteligentny niż mój rywal. Tak. Oczywiście. Gdyby nie EBEB, Michał by tu nie siedział. Oczywiście, że tak. A nie dzięki tobie? Dzięki mnie przy okazji, bo najpierw chłopaki dali ci robotę w EBEB. Nie robotę, tylko pracę. Nie, no to dobrze, dali ci pracę. Dali nam platformę, na której mogliśmy się rozwinąć i dzięki temu zdobyć większą... Ale ty jesteś ich produktem i tyle. No. Ale jakim produktem? No produktem, dostałeś umowę, jesteś kurwa... Jaką umowę? No to a ty wiesz, że dostaliśmy jakąś umowę? Ja wiem wszystko kurwa o was. Chłopie, nawet wiem... Z ZUS-u jesteś? Nie z ZUS-u, ale ja wiem wszystko. No to nie wiesz nic, nie dostaliśmy żadnej umowy. Ktoś nam zaproponował współpracę, Piotrek. My żeśmy się na nią zgodzili, dał nam platformę. I ze sportowca teraz biegasz w stroju Batmana po Warszawie, żeby robić content. No kurwa, a ty zapierdalasz w stroju prokuratora. To jest dla mnie to zabawne, to jest w ogóle człowiek cyrk jak dla mnie, no i tyle. No. Nagrywasz TikToka ze swoim trenerem Dondiego. Przebrani w jakieś czapki tańczycie. No. No i słuchaj, no i nikt ci nie mówi, że to jest nie w porządku. Fajnie. Mocne. W wywiadach tak samo, tak jak mówię. Mówiłeś co chwilę, że jak możesz mnie rozjebać, że to, że ciebie, tam to... Nie, to sam... zadane pytanie. Nie, ty sam, hopy, te wywiady mają po kurwa 1200 wyświetleń, hopy. Które? No tamte, z tamtych czasów jeszcze. Także tutaj... Moje wywiady mają więcej wyświetleń niż twoje, Piotrek. No tak, na EBEB, no to jak najbardziej. No ale jak EBEB? Ale to nie, ale to są wywiady, twoje, to nie jest... Ale to nie jest to twoje. To nie jest content EBEB. Ale to nie jest twoje, hopie. Ale co, wywiady? No nie. Słuchaj, wywiady z moją osobą mają większe zainteresowanie niż twoją. Po ostatniej konferencji moje wywiady mają więcej... oglądalności. Ale tylko twoje, dzięki platformie, w której uczestniczysz. Najbardziej czyli jakby mnie na przykład zatrudnił Dubiel, który jest zasięgowy, czy kurwa ktokolwiek inny, no. Ja bym z nim występował, to logiczne, że kurwa przejąłbym jego zasięgi i z tego tytułu miałbym ja jeszcze większe zasięgi. Dlatego Piotrek, bo ty robisz non-stop jakieś przypały, wpierdalasz kozy, pokazujesz fajfusa. No nie wpierdalałem, kurwa, ale dobra, no okej. Okay. Okay. Ale to jest świat freaków, no tak to wygląda wszystko. No dobra, no to słuchaj, świat freaków i wypominasz mi to, że ja biegam w stroju Batmana, ale jak ty jesz kozy, to jest wszystko w porządku. Nie! Świat freaków, nie, no, mordo! No ale to, no to, no to kurwa, jak tu już wjechałeś, no to już nie mów, że jesteś kurwa sportowcem, że jesteś taki sraki, siaki owaki. Jestem youtuberem. Jesteś freakiem. Pasuje? No to i dobra. No, no i wszystko. No i spoko. Jestem youtuberem. Jesteś youtuberem. Jeździsz rowerem. I to jest mój ziomy, jesteśmy youtuberami. No to jesteś youtuberzy. Ja jestem streamerem. Streamer, Shelly Official. Ile masz osób na tych live'ach? Teraz po 800. 10? Nie. Teraz już po 800, a miesiąc, dopiero jestem na Twitchu. Ale po tym, jak zacząłeś dubać w nosie? Nie, wtedy miałem jeszcze tak 450, 500. Co druga wiadomość to jest, że XD 800, jak masz 200. Nagle, oszukują. I nagle oszukują. Wszyscy... Oszukują. Wszyscy czyli oszukują. Czyli jest tylko 200 osób na czacie, tak? Nie. W sensie no chodzi o to, że jakby spam na czacie masz, wiesz. Nie, no więcej jest. Że w chuj ludzi no, mówi, że nawet można zobaczyć to po wyświetleniach, nie? No. Postanowiłem sprawdzić twoje konto na Twitch Trackerze. No, no i okazuje się, że masz AVG 294, czyli około 300 średniej liczby widzów. No czyli mu zaniżyli. Jak widzicie, prawda zawsze kurwa zwycięża. A teraz odbieramy telefon. Halo, halo. A dla mnie halo, siema. Za chwilkę, telefon najpierw. Siema, jak się nazywasz, skąd jesteś, jakie masz pytanie? Siema, jestem Michał z Poznania. Mam pytanie do w sumie wampira jakiejś szczeliny. Pozdrawiam, Poznań. No, dzięki. No to tak, to ja zacznę od pytania do wampira. Jak przygotowany jest ulicznik z bananowego osiedla do walki z przedstawicielem Kozanostry? Jak jestem przygotowany do walki ze szczeliną? No jak na razie wszystko przebiega dobrze. Jeśli obędzie się bez jakichś większych wypadków, no to będzie forma życia. No zresztą to mi się jak podoba. Zawsze. Na to. Liczysz na liczę to. Na to. I to jest piękne. Liczy na to, że będzie u mnie forma życia. No tak. No, jest piękne. I dobrze, przygotowany już jest. Tak, patrz. No. Idzie masa, nie? Dobra, pytanie mam jeszcze do szczeliny. Ile strzałów wpadło z tego zacnego karabinu? To znaczy w jakim sensie?
Ile strzałów padło z zacnego karabinu? Nie rozumiem. No bo masz taki fajny karabin na głowie. No. I on jest umiejscowiony w taki sposób. I właśnie chciałem zapytać, ile takich strzałów już tam poleciało. Czy się rozjebałem na psach? Musisz popatrzeć w lustro i zadać sobie to pytanie. Tak samo jak i ty, no kurwa, no jesteś, ja tylko zadałem jesteś pytanie, za telefonem, to nawet nie chodziło o jesteś to, za telefonem, nawet się nie umiesz to. Przedstawić i pierdolisz takie kotopoły. Ja się nie umiem przedstawić? No tak. To chyba ty się nie umiesz przedstawić. No to powiedz, jak się nazywasz. No dobra, no. No, no Michał, z Poznania, no, z Poznania, słyszałeś? No ale jak masz to nazwisko, kurwa, byku? No nazwisko, kurwa, no, nazwisko, to sobie no, wyciągnij tak, kurwa, numer kozak. I do mnie zadzwoń. Oj Boże, później, no. Dobra, kurwa, ziomuś, rozłącz się, pierdoli se baranka w ścianę. Nie, to ty się rozłącz tam. No, ja się nie muszę rozłączać, nie znów przychodzić. Aj, kurwa. No dokładnie. Piotrze, na konferencji Michał podtrzymał swoje słowa o tym, że jesteś p***ą. Co natomiast ty myślisz o Michale? To znaczy, w jakim sensie myślę, bo to, że jestem p***ą, no dobra, no nazwał mnie tak, bo nie miał co innego wymyśleć, więc powiedział mi, że jestem p***ą, no ale czym to uzasadnić, że jestem p***ą? Dobrze, jeśli przechodzić do moich słów, że nazwałem go p***ą, to muszę przyznać, że nie miałem racji. Bierzę mocne wyzwania i tu ci muszę przyznać, że jako freak jesteś gościem, który jednak lubi sobie stawiać jakieś tam sportowe wyzwania. No ja ci nie podam ręki, to już Piotrek mamy powiedziane, nie? To nie było podanie ręki, tylko no, w porządku, no nie przybiję ci żółwika i tak dalej. Ja na przykład ostatnio od jakiegoś twojego znajomego usłyszałem różne rzeczy. No to lecisz, jakie? No właśnie nie chcę o tym. Dawaj, no. No właśnie nie chcę o tym. To może, słuchaj, na pewno jeśli powiedział ci jakieś złe rzeczy na mnie, to nie jest mój znajomy. Ale wie o tym wszystkim, więc kurwa no. Pozdrawiam go serdecznie. Czy jesteś w stanie powiedzieć, co mówił? No kurwa, na przykład, że no. Bierzesz jakieś kurwa specyfiki przed walkami i w ogóle także. Dobrze chłopaka wkręcaj. No, jakie specyfiki? Powiedz mi jakie. Specyfiki przed walką, Piotrek, każdy bierze. No tak, ale takie aminokwasy. Illegal lightowe. To możemy zrobić testy. No, o, tak? No jasne. No to, ale na narkotyki i na takie różne rzeczy. Wariat. No co? Wariat, mordo. No zróbmy. Ja nie biorę tak, narkotyków, aż mi się przychodzę. Ja nie biorę narkotyków, ty jesteś wariatem. No ja nie jestem wariatem, no kurwa, zróbmy tak. Po walce zaraz. Ale chcesz zrobić tak, na sterydy i na narkotyki, czy na same narkotyki? Nie, no na sterydy to mi wyjdzie testosteron. Myślę, że wyjdzie ci coś więcej niż no to testosteron. No to możemy spróbować. Chcesz? Nie ma najmniejszego problemu. To możemy spróbować. Nie, możemy zrobić. No to dobra. Ale bardzo nie, powiem ci, że bardzo uraziłeś mnie tym faktem, że zarzuciłeś mi, że mam jakąkolwiek styczność z takimi rzeczami. No kurwa, no ja słyszałem właśnie, że przed walkami bierzesz takie rzeczy, żeby nie czuć bólu i w ogóle, no może być biała mewa. Zobaczymy. Biała mewa leci daleko stąd. No. Jezu, jest wariat. Mocne. Ty masz inną rzeczywistość niż ja. No widocznie, no kurwa, ewidentnie narkotyki ci wyżarły, kurwa, mów. Narkotyki ci wyżarły. Bo takie głupoty opowiadasz, jakie no, narkotyki. Tak, ale to ty się mijasz teraz, ale kurwa, o czym ty opowiadasz? Po co ty zarzucasz komuś, że bierze jakiekolwiek narkotyki? Mogę ci zrobić teraz test, idioto. Mocne. Teraz kurwa ja ci daję tą walkę, a ty kurwa ty mi dajesz wszystko. Walkę. No bo ja ci dałem walkę, dzięki, gdyby nie ja. Dzięki świętemu Piotkowi wszyscy tu jesteśmy. Gdyby jakby nie ty, to byśmy nie gdyby byli. Gdyby nie ja, to by cię tu kurwa nie było. Gdyby nie ty, to bym siedział tu z kimś innym. Ta, kurwa, i walczyłbym z kimś innym. Odbierzmy telefon. Cześć, Klaudia z tej strony z Katowic. Cześć. Ja mam takie pytanie do Piotrka. No. Bo Piotrek zarzucasz tak naprawdę wampirowi to, że jest produktem wykreowanym przez EBEB. A powiedz mi tak naprawdę, czyim ty produktem jesteś, bo śledzę Fame od pierwszej gali i ciebie kojarzę jedynie jako osobę, która towarzyszyła Arkowi Tańculi przy konflikcie z, no jakby wiadomo kim. Nie kojarzę twojej twórczości internetowej, zarzucasz komuś, że jest czymś produktem, a sam jakby całowałeś klepki Normana. Nie, mylisz pojęcia, koleżanko. No ale coś w tym było. Ale nie, nie. Ta osoba. Ogólnie, kto napisał do mnie pierwszy? W związku? Z walkami na Fejmie. Chyba Artur Gwóźdź jakoś to nie, tak nie, Wojtek Gola na Fejmie ma 3, jak było, to pisał do mnie, czy zawalczę. Okay. Bo już wtedy byłem znaną osobą,
Na Facebooku miałem ponad 100 tysięcy followów i zasięgi rzędu 17 milionów. Ale na ten mnie czas. To ciekawi, co ty w tym internecie tak naprawdę robiłeś. Ja co robiłem w tym internecie? Ja pokazywałem ludziom, że można w życiu więcej osiągnąć, niż im się wydaje, ciężką pracą. Byłeś znany w internecie jak najbardziej, natomiast siłą rzeczy w social mediach zacząłeś bardziej być rozpoznawalny przez to, że byłeś obok Arka. Odbierzmy telefon od Lizaka. Halo, halo. Respektuję. Siemano, tutaj Piotrek Sebe. Cześć Piotrek. Siemano, pozdrawiam Michała i Boxdela oczywiście, a Szeliki nie, wiadomo. No, kurwa, ja się niedawno się ze mną witałeś. Siemanko, Piotrek, wszystko zajebiście, kurwa, tutaj ten. A przyszła, dobra, kurwa, walka z Michałem. Przyszła walka z Michałem, powiedzieć. Kurwa, a nagle jedziesz mi, kurwa, w każdym wywiadzie. Słuchaj, ja przyszła walka z Michałem i pierwszy jesteś tak samo fałszywy, jesteś tak samo fałszywy jak ją, kurwa. Jesteście śliscy, kurwa, i chuj wam na imieniny, kurwa, wszystkim. A o co chodzi z tym... Chuj wam. Dobra. Jesteś śliski. Śliski to jesteś... Chuj ci na imieniny. A o co z tym chodzi? Chuj, no bo ci nie powiem chuj ci w dupę, bo to przyjemność, kurwa, dla ciebie. Wyślesz, kurwa, swoją pytę? Słuchaj, akcja wygląda tak. Ostatnio Adrian Polak został ukarany za pomówienia i mam do ciebie pytanie, czy jeśli chłopaki zrobią testy, bo rozumiem, że Szczelina też się podejmie testów i wyjdzie, że Michał jest czysty, to czy Szczeliga zostanie ukarany za pomówienie, bo też ma dużą grupę odbiorców i ktoś może uwierzyć w te farmazony, co wygaduje na temat Michała. Ale każdy taki case jest analizowany przez firmę na wielkich obradach. Ale tak? Więc nie mogę w imieniu firmy ci tego zagwarantować. Ale na pewno możemy taki ticket do rozpatrzenia zrobić. Ale pytałem się, kurwa... Tak, ale nie, wyluzuj się, wyluzuj nie, się. Nie, ale słuchaj, wyluzowany. Ale pytałem się, czy się o to zapytałem. Kurwa, nie chciałem o tym mówić. No. Sam mówisz, sam powiedziałeś, powiedz, mów, kurwa, ja lubię ciężkie tematy. No to dlatego, ci powiedziałem. Jak chcesz, możemy zrobić teraz testy. Ale dlatego, co ty powiedziałem, ja się brzydzę, kurwa, narkotykami, wariacie, no to dobrze, co ty opowiadasz w ogóle. Ja też, kurwa, w tym momencie się brzydzę, no kiedyś się nie brzydziłem. Pytanie dla ciebie, Michał. W jednym z podcastów powiedziałeś, że Arek Tańcula jest zastraszany przez Piotrka Szeligę, żeby z wami nie rozmawiał. Dlaczego tak twierdzisz? Dlaczego tak twierdzę? No po ostatniej akcji, przed konferencją, jak Arek siedział i z nami rozmawiał, to później Piotrek miał do niego pretensje o to, że siedzi i z nami rozmawia. No bo dla mnie to było dziwne. I to nie były pretensje, tylko się go pytałem, dlaczego on tak robi. To nie zastrasza Arka. Nie zastrasza Marka. Zresztą możemy zadzwonić do Arka i zapytać się, czy go zastraszałem. Po prostu z nim porozmawiałem, kurwa, jak przyjaciel z przyjacielem. Jedną książkę, którą byś polecił na przykład, nie? Lubię pytać o to ludzi, jeśli... To nie jest atak w ogóle na ciebie, nie? Jaką książkę bym polecił? Tak. Na pewno Potęgę Podświadomości, bo czytałem ją chyba 3 albo 4 razy. Kto napisał Potęgę Podświadomości? Jestem od reżysera tutaj. Ja pierdolę. Nie wiem. Okej. Okay. Kurwa, fajna książka, bardzo dużo daje do myślenia, no ale jednak, nie wiem, John Murphy może? Coś w tym stylu? Joseph Murphy. No, Joseph Murphy, o, właśnie, no. Ale to... No, ale... Zaliczam to. No, ale to... po prostu, kurwa, no... Wiadomo, nie wszystko, to się trochę kłóci z religią, jaką mamy. Gdzieś tam wpajaną od małego. Ale mówię. Tematy religii zostawmy w spokoju, no, a Arka Tańcule powitajmy na linii. Halo, halo. Siema Arek. Dzień dobry, siemanko, cześć. Siema Arek. Czego mnie niepokoicie? Wiesz co, zadałem tutaj pytanie dla Michała odnośnie ciebie i zastraszania przez Piotrka, żeby nie rozmawiał z EBEB, czyli z chłopakami od EBEB. Jak to skomentujesz? Ja nie rozumiem. Bo oni twierdzą, że ja cię zastraszałem, że masz nie rozmawiać z EBM, kurwa. Nie, inaczej, nie. Jarek, tak. Czy jak Piotrek, szczerze, jeśli miałbyś teraz odpowiedzieć, czy jak do ciebie mówił, był zdenerwowany albo podnosił ton głosu? Znaczy, ja wam powiem inaczej, ja jestem zawsze szczery i mówię jak jest. No. Piotrek był na mnie... Był Piotrek na mnie zły, że z tobą rozmawiam, bo jesteśmy przyjaciółmi, a on twierdzi, że jesteś jego wrogiem, więc wróg mojego przyjaciela powinien być moim wrogiem. Ja jestem człowiekiem, ja który zawsze, wiesz... Ja kontroluję właśnie emocje. Kontroluję. Ja zawsze, wiesz, ja nie lubię mieć jakichś wrogów i tak dalej, z każdym lubię pogadać, jeżeli z kimś nie mam problemu. Nie wiedziałem, że to jest aż taki wielki między wami konflikt, że po prostu ja nie mogę rozmawiać z wami, czy z EBEB, z tobą Michał, czy z EBEB. I okej, rozumiem, jestem przyjacielem Michała, tu Michała, dzięki. Jestem przyjacielem Piotrka. Ale już jesteś przyjacielem Piotrka. A jeżeli Piotrek uważa, że
ja rozmawiając z wami, znieważam go, to ja z wami nie będę niestety rozmawiał, bo dla mnie ważniejszy jest Piotrek, więc normalne, no spoko. I to się szanuje, no po prostu ja z nim to wyjaśniłem sobie normalnie, to nie, że kurwa, jak radzi atakowałem, to nie była normalna rozmowa, prostu... Piotrek, podniosłeś głos, byłeś zdenerwowany, dostałem, Nie, jeśli słuchaj, chcesz komuś zwrócić uwagę, to robisz to w normalny sposób, nie kontrolujesz swoich emocji, wiesz, czytasz książki. Przykro mi się zrobiło z tego tytułu, że tak się stało, bo ja zawsze w każdej sytuacji zawsze stałem za Arkiem i po prostu jak to zobaczyłem, to kurwa, to mi się zrobiło przykro, dziwnie mi się zrobiło i faktycznie może gdzieś tam mogłem podnieść głos. Słuchajcie, ja w obronie Piotrka powiem, że oczywiście, no może należało mi się postawienie do pionu. My się kłócimy często z Piotrkiem, to jest nic niezwykłego. To sobie wiesz, my się jak stare małżeństwo kłócimy. To, że mnie zjebał, ja raz zjebał on mnie, nieraz ja zjebałem jego, to jest, wiesz, to jest normalne. Tak, nie ma w ogóle... przyjaciele, tak mi się wydaje, nie? Tak, to mam mi powiedzieć, co mi ma powiedzieć? Arek, kurwa, rozpaka ci, jest mi przykro. Nie, wkurwiłeś mnie, kurwa, dlaczego tak robiłeś? No widzisz, no. My sobie mówimy wszystko, tak jak w porządku, jest, tylko że ja jak mojemu przyjacielowi chcę zwrócić uwagę na coś, żeby czegoś nie robił, to próbuję mu to wytłumaczyć w taki inny sposób. Ale ja też mu to tłumaczyłem wtedy. Nie, Piotrek, podniosłeś głos i byłeś bardzo zdenerwowany. No, bo mi się ale to mówię ci, bo mi się przykro. Arek, ja ci dziękuję bardzo za szczerość, bo to była szczera wypowiedź z twojej strony. Tak, i nie próbowałeś po prostu, jako że Piotrek jest twoim przyjacielem, powiedzieć, że nie, Michał, to była normalna rozmowa, on do mnie wręcz mówił szeptem. Ej, chłopaki, wy byście musieli poznać moją mamę, jak ona darła na mnie pizza całe życie, więc ja jestem przyzwyczajony. Dla mnie to jest normalna rozmowa. Dzięki, Arek, za telefon. Wyobrażam sobie sytuację, gdzie twoja mama drze pizdę, ale to już jest twoja sprawa, nie? No, może krzyczała po prostu na ciebie. A tak się u nas mówi. My pochodzimy, wiesz, z Podkarpacia, z Małopolski. Tak. No. Mamy taką inną gwarę. Ty jesteś rodowitym warszawiakiem. Rodowitym, ja nie jestem warszawiakiem. No to, ale pochodzisz z Wilanowa, kurwa. Tak, no. Gdzie to znowu jest? Dobrze. Wy jesteście z ulicy, ja jestem Bananowiec i jestem Lamus. Ja jestem ze wsi. Wiadomo, to ja jestem ze wsi. My jesteśmy ze wsi właśnie. Do ulicy to ja miałem 14 km, kurwa. No, zdziwiłbyś się, jak się mówi na wsi. Chyba nie byłeś na wsi w takim razie. Ale to znaczy, co to jest dla ciebie wieś? Co? To jest małe miasteczko czy ogólnie wieś? Pochodzisz ze wsi, urodziłeś się w jakim mieście? Ogólnie moja rodzina pochodzi z Bieszczad. Gdzie się urodziłeś? Ja się urodziłem w Dębicy. Ale dużo... To nie jest wieś. No to jest miasto, no ale pograniczy z różnymi wsiami. Ja i to jest bardzo małe miasto takie. Słuchaj, ja się urodziłem w Pińczowie. Miasto 12-13 tysięcy mieszkańców. U nas jak mama na kogoś krzyczy, nie mówi się, że drze pizdę. No ale my jesteśmy troszkę młodsi od ciebie, więc mamy troszkę inną gwarę, inny slang, więc... A teraz już nie region, tylko wiek. Trzymaj się, Arek. Piotrek zarzucił ci, Michał, takie coś, że EBEB też wspiera cię troszeczkę na tych live'ikach. Tak. Pisze komentarze. Czy pisze komentarze, to nie, ale czy masz na przykład jakiś kontakt, czy komunikujesz się z EBEB w trakcie tych programów? Cały czas patrzę na telefon, teraz? Kurwa. W tej chwili mam wyłączony telefon i mam włączony system samolotowy, żeby nikt do mnie nie pisał, żeby mi no ale, no bo już ci wszystko powiedzieli, no ale... to czas na telefonie przez chwilę. Ale mierza z tym, jebać to, ja mam to wyjebane. Nie, jest to właśnie bardzo ważne, bo dostałem tutaj od reżysera takiego chochlika mojego, który właśnie sprawdza to i to będzie pierwszy ten. Ty się kontaktujesz ogólnie z EBEB, czy nie wiem, piszesz? W tej chwili? No na programie na przykład. No nie, no bo mam włączony tryb samolotowy, no, więc bez internetu. Inaczej, a kontaktowałeś się z nimi? Szczerze. Z nimi to znaczy z kim? No kurwa, widzisz jaki on jest, no, tutaj nie ma szczerości, tutaj po prostu on będzie kurwa tak, z takimi zakrętami chodzi, żeby tylko nie odpowiedzieć, znaczy, kurwa. Zakrętami? Ja chcę zrozumieć, co ty ode mnie chcesz. Boxder, odpowiem na to pytanie jeszcze raz. Mam włączony tryb samolotowy. Jeśli mam włączony tryb samolotowy, nikt do mnie nie może pisać, dlatego włączyłem, żeby mi nikt nie przeszkadzał. To jak skomentujesz to? Ale to mam wcześniej napisane. No ale jakby na tym screenie ewidentnie widać, że EBEB coś do ciebie pisze. Nie pisze w tej chwili. No, wcześniej mi napisał mniej więcej, jakie zarzuty może mieć wobec mnie Piotrek i jak mogę odpowiedzieć. No właśnie, czyli kurwa, czyli robią co? Piszą ci scenariusz, co masz kurwa mówić. Czyli jesteś nie kurwa jebanym produktem EBEB. No i tyle kurwa, no i tyle. Dla ciebie jestem... Ja jestem sobą kurwa, a ty jesteś produktem. I dzięki mnie tutaj jesteś, ja ci dałem walkę, więc powinieneś mnie pocałować w pierścień, kurwa. Wcześniej w jakimś sensie napisał mi mniej więcej, co Piotrek może mi zarzucić i co mogę mniej więcej odpowiedzieć. W tej chwili się z nim nie komunikuję, tak jak ci powiedziałem. Także Michał, jakie życie, taki rap. No. Zapraszam panowie do ostatniego dzisiaj face to face'a, drugiego w sumie.
20 maja w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się pojedynek między innymi Piotra Szeligi i Michała Wampira Pasternaka. Znowu ci źrenica gotowa. Tak, znowu się pojedzie. Wszystko. Bilety kupicie na fame.mma.tv. Tam się trzęsiesz. Tak? Boję się, nie? No boisz się. No i wszystko. Już czy mam jeszcze na niego patrzeć? Jeszcze tylko do publiki. Okay. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy... Co ty taki zestresowany? Pierwsza walka? No tak. No. Pierwsza z takim kurwa idiotą. O, to... No tak. Chyba ja pierwszy raz z takim kurwa kulfonem z ulicy Sezamkowej będę walczył. Zostaniesz po pizdę. No, po pizdę to ty masz kurwa. Ja mam kutasa, wszyscy widzieli, cała Polska. Dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszego Face to Face'a. Moimi gośćmi był jak najbardziej Michał Pasternak i Piotrek. Zapraszam serdecznie Twitch TV, Szeli oficjalnie. Szeli będzie jadł kozy i pokazywał fajfusa. I rzucał cię kurwa w łeb. Rób, to ty sobie możesz kurwa siebie. No. W dupę możesz. No. Ty se możesz, nie kurwa, mów takich rzeczy. Ty se możesz, wiesz co robić. Na EBB, kurwa. Idź tam, idź scenariusze, kurwa, odgrywaj. To co to za scenariusz był, może pokażesz wszystkim? Naprawdę? To stary, sam jestem ciekaw, co ten EBB ci napisał. Proszę. Twoja świadomość to potężna siła, która działa w twoim życiu każdego dnia. To może pokażemy tu widzom, żeby nie było. To jest ten scenariusz właśnie na Szeligę. Potęga podświadomości. Czytałem ją chyba 3 albo 4 razy.